Smoking room. Co sądzisz na temat Tymonka w domu? Kochać, dbać o niego. Mhm. Łaskać, opiekować się nim. Nie śpiesz. Paulinko, co sądzisz na temat Tymonka w domu? Kocham, tylko... Ale wy nie mówcie, co z nim robić. Tylko powiedzcie, czy się cieszycie, że jest Tymonek, czy nie? Ja się cieszę, że jest. Czy jesteście smutni? Ja się cieszę! Ja się bardzo. Tak, a dlaczego się cieszysz? Bo dzisiaj będę miał nowego braciszka. Na jutro? Bracha. Mówi się bracha. Smoking room. Wherever you are. Just about closing time. Pytanie było wcześniej o ryby, czy ryby. Też generalnie o rybach to się dużo nie naczytałem, natomiast niby tam się źle jakoś tam nie pisze, w ogóle. Natomiast zanieczyszczenie wód strasznie rośnie i ryby w tej chwili to jest gąbka na wszystko, więc ja osobiście ryby nie bałdzę. Ale ten, no i przepraszam, że tyle odcinków minęło zanim ryby. Aczkolwiek tak to się kręci, że się prawie wcale nie kręci. Także tego. No ja osobiście ryb nie, zresztą to jest w ogóle wszystko taki trochę guideline. Najprostszym wyznacznikiem było badanie przez jakiś uniwersytet. Tak, jestem przygotowany do tego. Które mówiło, że każde 10% pokarmów warzywnych w diecie to jest ileś tam lat życia więcej, tak? Czy jakiś tam procent więcej. Więc generalnie im więcej warzyw, tym lepiej i ja bym się tam tym dramatycznie nie przejmował, jeżeli ktoś nie chce zrezygnować z sera czy coś w ogóle. No. Nie ma co popadać też w paranoję. Innym takim przykładem jest kobieta, o której powiem za chwilę. Musiałem odstawić aparat, co by mi ręka nie odpadła i jestem w zielonym pokoju. Dlatego będę miał zieloną twarz, ponieważ światło odbija się od zielonych ścian i... Generalnie pięknie mnie oświetla, jeszcze niefortunnie mam jej za plecami, nie mam gdzie postawić aparatu. W każdym razie, był przypadek kobiety, która tłumaczyła na swoim kanale YouTube wszystkim, jak bardzo weganizm wyleczył ją z raka, po czym zmarła na raka.
I takie są z grubsza nagłówki gazet, że kobieta tłumaczyła, że weganizm wyleczył ją z raka i zmarła na raka. No i to robi strasznie zły PR dla diety wegańskiej jako takiej. Natomiast jedno jest pewne, weganizm nie leczy z debilizmu. Ani dieta wegańska. I niestety tak właśnie jest, że wiele osób chce jakby oprócz tego, że mają dobrą dietę, zdrową dietę, która wpływa pozytywnie na organizm, chcieliby jeszcze, jeszcze więcej, tak? No i niestety kobieta, która miała stwierdzonego raka, jeżeli przestała przyjmować leki, absolutnie, bo stwierdziła, że sok z cytryny ją oczyścił i ona sama czuje, że raka nie ma, no to nie, niestety nie tędy droga, tak? Popadanie w paranoję w tą czy w drugą stronę nigdy nie jest i nie będzie dobre. Aczkolwiek ja no, mogę zaakceptować to, że są ludzie, którzy dopełniają tego wyboru na przykład nie ze względu na zdrowie, a czynniki moralne i nie chcą nawet przyjmować leków, które pochodzą od zwierząt, tak? Osłonka, tabletki z żelatyny dyskwalifikuje lek dla niektórych osób. Jakby nie pochwalam. Uważam, że w jakimś tam stopniu jest to przesada, aczkolwiek potrafię zrozumieć tego typu podejście. I chyba wyrozumiałości trzeba nam wszystkim życzyć, na przykład. O. Tak. Mógłbym się teraz wydrzeć, nie? Bolszuk! Cisza na planie było! No. Także miłej niedzieli, tak? Zwłaszcza, że oglądacie to w poniedziałek. I takie tam. Dzieciaczki, tak? Mam dla was radosną nowinę. Co? Uwaga, niespodzianka. Już możecie iść się kąpać. To pierwszy. A ja jeszcze muszę... To pierwszy, ten lepszy. Ale ja muszę jeszcze zaczynać stopera. Ale możesz go wyłączyć, bo już nie wracacie. Idziecie spać. Idziemy spać? Mhm.